Można mówić. Dzień dobry. Ogromnie dziękuję za zaproszenie na konferencję i że przypadł mi ten honor, żeby razem z Alkiem ją otwierać. Chciałam powiedzieć, że ja jestem tutaj z Wami dzisiaj z perspektywy rodzica, który zaangażował się w edukację. I chciałam powiedzieć, że to jest perspektywa, która rzadko jest uwzględniana w zmianie w edukacji, a w rodzicach tkwi ogromna moc, ogromna siła i widzę to na co dzień. I chcę powiedzieć, że rodzice też mogą mieć duży udział w takich realnych zmianach. Ken Robinson poza kreatywnymi szkołami napisał jeszcze wiele innych książek, ale wśród nich jest jedna z jego ostatnich. To jest Ty, Twoje dziecko i szkoła. Gdzie Ken Robinson właśnie poświęca uwagę nam, rodzicom. Co my możemy zrobić, jak poczuć się osobami sprawczymi, mającymi wpływ na to, jak wygląda rozwój naszych dzieci. Celowo mówię tutaj rozwój, a nie edukacja, bo Ken Robinson postrzega edukację jako element rozwoju dziecka, rozwoju człowieka w ogóle. I jeśli my mamy w domu nasze dzieci od momentu, kiedy się narodziły i wspieramy je w tym rozwoju, i obserwujemy na co dzień, to widzimy je w pełnym spektrum ich zasobów, ich trudności, tego, z czym się mierzą, ale też widzimy, w jaki sposób pokonują kolejne bariery, w jaki sposób transgresują, czyli dochodzą do momentów, kiedy czują takie wielkie wow, osiągnąłem coś. I mam na myśli nawet niemowlęta, noworodki. Myślę o tych chwilach, kiedy rodzice decydują się na to, żeby wspierać swoje dziecko w jedzeniu. W takich chwilach, kiedy dochodzimy do wniosku, że możemy dziecku dać wybór, tego, co zje, że nie musimy mu wpychać określonej papki na siłę do gardła, żeby było najedzone. Kiedy widzimy, że dziecko samo sięga po to, co jest mu potrzebne. Oczywiście potrzebuje nas, dorosłych, rodziców, do tego, żebyśmy go wspierali swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoją siłą i mocą. I póki możemy, to robimy. Ja zdecydowałam się na to, żeby wyjść z regularnego systemu edukacji i żeby stworzyć w ramach tego, co się dzieje w Polsce, równoległą ścieżkę, którą można iść. Tę ścieżkę stworzyli wcześniej edukatorzy domowi, którzy w zasadzie w Polsce byli zawsze. I którzy w sposób świadomy sięgali po różne strategie, inne niż regularna ramowa szkoła, po to, żeby ich dzieci mogły osiągać satysfakcję z życia jako ludzie dorośli. I to samo dostrzegło wiele ludzi na całym świecie. W ten sposób urodził się ruch, który nazywamy unschoolingiem. I ten ruch również widział Ken Robinson. I też w nim widział ogromny potencjał. Ja kiedyś myślałam, że unschooling wyklucza szkołę. Ale moje doświadczenie pokazało mi, że jest wręcz odwrotnie, że unschooling może wspierać szkołę w tym, żeby pokazać na bazie doświadczenia unschoolerów, jak inaczej może wyglądać edukacja, jak inaczej może wyglądać szkoła. Dzięki temu i dzięki moim dzieciom w zasadzie, które były dla mnie ogromną inspiracją i na których potrzeby bardzo uważnie patrzyłam, pokazały mi, że poza samodzielnym rozwojem, poza byciem jednostką, człowiekiem, który ma swoje osobiste potrzeby, istnieje też rozwój wśród ludzi.
i że bycie w grupie, bycie wśród ludzi jest jednym z najważniejszych motorów naszego życia. Dlatego jestem dzisiaj tutaj obok Alka Baja, dlatego że czuję się razem z Alkiem i ogromną rzeszą ludzi w Polsce, w jednej społeczności osób, które czują, że mogą, dlatego że chcą. I znam w tej chwili kilka tysięcy pewnie już osób, często nie pamiętam ich imion i nazwisk, ale znam takie osoby w Polsce i na całym świecie, które właśnie zaczynają dostrzegać moc sprawczą w sobie i przestają szukać uzasadnień bezradności na zewnątrz, które dostrzegają, że każdy najmniejszy ruch, każda najdrobniejsza decyzja może zmierzać w tym kierunku, żeby tę sprawczość w sobie odnaleźć. Tak powstały polskie szkoły demokratyczne, które dzisiaj tutaj reprezentuję z ogromnym szczęściem, bo wiem, że nie jestem w swoich dążeniach osamotniona, że to, co ja czuję, podziela wiele osób i nie dlatego, że śledzą mnie, czy obserwują, czy że jestem jakimś autorytetem. Nie. Dlatego, że ten potencjał tkwi w nas jako rodzicach, ale też tkwi w nas jako osobach dorosłych, które chcą wspierać nasze dzieci, które kochają i które widzą siłę w społeczności. Szkoły demokratyczne w większości tworzone są właśnie przez rodziców, ale dzięki temu, że tworzymy społeczność edukacji demokratycznej w Polsce, to zaczynamy zbliżać się coraz bardziej do edukacji formalnej, do edukacji ramowej. Poznajemy wielu wspaniałych dyrektorów i razem z nimi zaczynamy myśleć o tym, czym mogłaby być szkoła. Myślę o takich osobach jak Ewa Radanowicz, Ewa Morzyżek-Banaszczyk, Bożena Będzińska-Wąsik. Myślę też o akademikach, myślę o Małgorzacie Żydko, myślę o Marzenie Żylińskiej, o wielu osobach, których w tej chwili nie wymienię, ale wśród tych osób są dzisiejsi prelegenci, którym ogromnie dziękuję, że zaangażowali swoją wolną sobotę w to, żeby wspierać mnie i innych rodziców i inne osoby zaangażowane w edukację. Zakończyłabym swoją wypowiedź dzisiejszą przeczytaniem wam spisu treści tej książki i chciałabym go skierować do nas, do rodziców, ale też takich rodziców symbolicznych. Rodziców, którzy są nauczycielami, którzy są dyrektorami szkół, którzy są reformatorami, pracują w ministerstwie, w kuratorium oświaty. Dlatego, że w każdym z nas tkwi właśnie ten rodzic, który obdarza dzieci ogromną miłością i która to miłość jest bazą do tego, żeby zmieniać edukację w sposób humanistyczny. Żeby myśląc o szkole, myśląc przede wszystkim o tym, że jest to spotkanie z drugim człowiekiem i jest to spotkanie absolutnie pierwotne. Więc Ken Robinson prosi, abyśmy najpierw zorientowali się w sytuacji, potem zrozumieli swoją rolę, potem skupili swoją uważność na swoim dziecku i poznali je dokładnie. Wychowywali tak, aby było silne. Żebyśmy zrozumieli, po co istnieje szkoła. Byśmy wybrali odpowiednią szkołę, dotarli do źródła, zbudowali relacje, rozwiązali problem i spojrzeli w przyszłość.
Ja dodam jeszcze tutaj takie tu i teraz. To tu i teraz, w którym jesteśmy w tej chwili, która jest ogromnym wyzwaniem. W którym w tej chwili mierzymy się z rzeczywistością, która była nam nieznana, która być może była spójna też dla poprzednich pokoleń, które stawały w obliczu dramatycznej zmiany cywilizacyjnej i która zmusza nas do tego, żeby przygotować się na zupełnie nowe sytuacje życiowe. W tym, co nas czeka, jest również nasze dziecko, które się uczy. Spójrzmy na nie jak na osobę. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za wystąpienie.